Cześć, witajcie z tej strony Grid79. W dniu dzisiejszym wpadła nowa aktualizacja razem z ekspedycją 10 pod nazwą Osobliwość. I co, wypadałoby się za nią zabrać? Nie jestem pewien, raczej wątpię, że codziennie uda mi się wrzucać materiały z ekspedycji ze względu na... No oczywiście, na pracę. Ale postaram się w miarę jak najczęściej to robić. No z drugiej strony myślę, że ile? 5? Góra 2 tygodnie. 5 dni, 2 tygodnie maksymalnie i ekspedycja będzie opanowana. 2 tygodnie to i tak uważam, że sobie dałem zbyt duży zapas. No, oczywiście. Ach, hej. 15. Temperatura w miarę przyzwoita. Toksyczność nie za duża, radiacja też malutka. Czyżbyśmy byli na rajskiej planecie? Na pewno spaczona. Wszystko mamy? A pizgłem na glebę. Mogli mi to podarować. No dobrze, standardowo zobaczmy, czego od nas chcą. Przeszukaj obóz, ruszaj w kosmos, szukaj wskazówek. Złóż pierwszą część konstruktu. Nieznane, nieznane, nieznane. Ukończ pielgrzymkę, no to osiągnij. Dostrój się do szkła. Wydobądź promieniujące odłamki, złóż drugą część konstruktu. Słuchaj się w próżnię. Wyeliminuj uszkodzonych strażników, złóż trzecią część. 3000 nanitów zdobyć. Tutaj 256 atlandeum. Dobra. Zharmonizuj się z inną formą życia. Złóż. Nie wiadomo, nie wiadomo, nie wiadomo, nie wiadomo. Otwórz swój umysł. Tutaj w ogóle. No, czyli co? 5 faz. 7, 7, 7, 8 i w ostatniej 6. Nie ma żadnego zaprzyjaźniania się i tak dalej, przynajmniej na chwilę obecną nie widać, więc po prostu zabierzemy się za zbieranie atlandeum, promieniujące odłamki, no i nanity. To wiemy, że możemy dodatkowo. Zbadaj obóz. No dobrze, zacznijmy od zbadania obozu. Już widzę, że tutaj ktoś jakąś bojkę rzucił. No. Ciekawe jakiej klasy. Ale to sobie sprawdzimy za chwilę. Najpierw pozbieramy, co jest do pozbierania. Ale myślałem, że może atlandeum nam wpadnie. Ostatnio z tej taczki wpadło mi ulepszenie do multinarzędzia. No dobrze.
Dzięki poprzedniej aktualizacji wiemy, co tutaj robić. 9, 15 i 4. Dobrze. Ciekawe, czy w taki sam sposób by nie musieli statek znaleźć. Oczywiście zaczniemy od multinarzędzia, no. No nie mam farta. Ale i tak klasę wyżej niż moje, bierzemy. Znajdziemy tu jeszcze coś ciekawego. Dobra, pogadajmy z Funflem. Znowu zagadka? 3, 9, 15. No nie tak daleko. No blisko też nie, nie? Rzecz jasna, ale... Jakie znowu echo świadomości? O tego autofaga chodzi? No już to zrobiliśmy, nie? Bez sensu, że dwa razy musieliśmy zrobić to.
tu jest statek, a tu jest drugi. Sobie polecimy, zobaczymy, co nam tutaj zaoferowali. Tyle czasu jestem na tej planecie, a jeszcze nic nie zeskanowałem, nie? Czekajcie, wyłączę sobie autoskanowanie. Bo jest to mocno upierdliwe. Co jest, mam za mały zasięg skanera? No, bym przegapił. To prawda, lepkie płyny, czyli nic. Matko jedyna, jaki ja mam tu zasięg na tym skanerze? Poniżej 200 na pewno. Sfera Gravity, no ale nie wiem, czy chcę startować. Ze strażnikami już teraz. A cholera, zdążyłem to rozbić. Skoro się nie musimy martwić tutaj o nasze życie, zdrowie, to będę szedł powoli w stronę statku i zbierał, co popadnie. Nie wiem, czy nie dałem właśnie ciała. No nie, nie jest tu jakoś lepszy. Ale możemy spróbować go zrobić lepszym. Nie wiem, czy dobra, dozbieramy trochę pyłu ferytowego jeszcze.
Dobra, o to chodziło. Manipulator terenu na razie sobie odpuszczę. Już wiecie, czemu to zrobiłem? Spójrzcie na czas przegrzania. Jedno ulepszenie. Kosztujące nas 60 sztuk pyłu ferytowego. A zbiera się zupełnie inaczej. Myślałem, że już to badałem. Szkoda, że nie mamy krosnokablowania, ale może się znajdzie jakiś posterunek. To sobie zakupimy. No dobra, już więcej zbierać nie musimy. Bierzemy? Bierzemy. Spadamy. Polowanie roju? Coś tu się pozmieniało zdecydowanie. Mam dziwne wrażenie, że dosyć dużo tego pierwiastka będziemy potrzebowali. Nie zauważyłem. I czemu jestem znowu wykenem? Zaraz się pewnie okaże, że mam pełen plecak i będzie dupa, ale wolę wyrzucać itemy, niż by miało mi ich brakować. Nie widziałem, żeby gdzieś tam nam kazali gotować, ale... No ale może być różnie, nie? Co to za ogień tam jest? Widzicie? Muszę pamiętać, żeby nie wydawać nanitów na pierdoły, nim nie uzbieramy tych 3000, nie osiągniemy celu. Jestem pewien, czy Satchandeum nie da się czasem rafinować na nitów. Całkiem możliwe, że tak. Także w razie czego się tym podratujemy. A co tam, do statku jeszcze mamy daleko, to sobie weźmiemy, nie? Gdzie jest ta sfera? Przy okazji zobaczymy, jak mocny jest ten rój.
Może tak zaraz nie dednę, co? Może wcale nie dednę. Spróbujmy ich rozwalić. Najwyżej będę spierdzielał w podskokach. No, te już są mocniejsze. Tu jest naprawcza szmata. No i teraz się okaże. Najgorzej jak są dwa naprawiające się. O fuck, nie zauważyłem tego. Szukam latających, ale nie widzę. Boli. No jeszcze jakiś kwiatek mnie tu zaatakował. Niedobrze. Shit. Stawmy się na z góry upatrzone pozycje. Nie, ty mi nie uciekniesz już. No musiał przerwać ładowanie tarczy w patałach. Coś tu jest w pobliżu jeszcze? Nie. Tak? Gdzie? Tu.
Dobra, wszystko ładnie, pięknie, ale chyba trochę już za dużo ich jak tutaj. Oh no! Nie! Najgorzej! Padaj na drzewo. Ty, gdzie się u... No jeszcze leczący się tu narysował teraz. Przecież nie było tu dziada. Nie sądziłem, że wpadnę na tak głupi pomysł, żeby na samym początku zacząć z nimi walczyć. To. Gdzie jest ta menda mała? Nie pamiętam, na której fali jestem. Jeszcze gdzieś jakiś jest? Tu. O! Czyli przez przypadek nam się udało zrobić.
Dobra, lećmy najpierw do naszego statku, bo... coś tu za dużo tej zadymy narobiłem. Ale sami przyznacie, że nawet podstawowy laser strażników, ulepszony tylko o zwykły laser wydobywczy, daje całkiem nieźle radę. Choć był moment, że naprawdę myślałem, że dostanę po dupsku. Weźmy sobie słodki korzeń. O, Solara mam. No to nice. Powiedziałbym, że całkiem miło. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest Solar. No raczej. Losie, naprawdę. New Solar? Wiecie, co się stało? Mam zimną kawę. Co potrzebujemy? Gararetę i czysty feryt. Łata hermetyczna i blacha metalowa. To chyba możemy zrobić od razu. Nie możemy. Czego nie mam? Skoncentrowany węgiel. Ale blachę metalową możemy. Czekajcie, sprawdzę, czy to jest jaskinia, bo w razie czego... Tak, jest. Faktycznie spryciule, zobaczcie, uciekają za zasłonę, jak tylko któryś postawi. O, najgorzej. Nienawidzę, jak mi ucieka to moje wyposażenie. Wyposażenie? No, wyposażenie w sumie. Było się sobą zająć, a nie go naprawiać. Spadamy. Po prostu nie chce mi się kolejny raz z nimi walczyć. Robiliśmy raz, nie będziemy powtarzać. Łe? A czy mamy PM-a?
Nie mamy PMA. Szkoda. A możemy sobie zrobić PMA? No nie. Szkoda, że nie da się tego stłuc laserem. Dobra, co my tam potrzebowaliśmy do tego statku? Czysty feryt, galaretę. Galaretę możemy zrobić, czy nie? Możemy. A ferytu ile? 50. I łatę hermetyczną. 30 węgla. No to zaraz ogarniemy temat. Mówię, co jest grane, czemu nie mogę postawić, a ja blachy nie mam. Myślałem, że będzie tak jak w poprzedniej ekspedycji, że tylko w bazie będzie można budować. To by była lipa. Chwila, bo coś mi tu musi robić za... Czysta chyba wystarczy, co? Chwila, bo coś tu uparcie stara mnie się tłuc. Technologia przecież. No i lovely. Dobra, mamy naszego Solara naprawionego, więc może sobie polecimy po statek Sentineli. Może uda się coś lepszego znaleźć. Oczywiście musiałem się władować w jakąś walkę, bo jak żeby inaczej. Spróbujemy im zwiać. Ciekawe, czy się to uda. Generalnie latający strażnicy, widzę, mają zdecydowanie lepszego cela niż ci nie potrafiący latać. No co jest, nie mogę wylądować? Ale ciulnia. Nie chciałem, ale wychodzi na to, że muszę go rozwalić.
Fuck, widzieliście jak szybko tarcza mu się podnosi? O, fuck. To mam problem. Jeszcze mi się zawiesiło na przegrzaniu, no cudownie. Coś czuję, że tego nie przeżyję. Spróbujmy im zwiać. Naprawdę jeszcze działko mi uszkodzili? No chyba i jaja sobie ze mnie robią. Dobra, walka na ziemi, okej. Można powalczyć, ale... w powietrzu to mi skopali dupsko i to konkretnie. Przydałoby się chyba kilka łatek, bo nie wiem co się odwala.